Limuzyn Fuest 2022, Polska dla Hospicjum, czyli najgrubsze auta w Polsce, przez całą Polskę. Od dziś zaczynamy kilkudniową serię daily vlogów motoryzacyjnych i dziś witam z Warszawy. Panie i panowie, zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Zobaczcie tylko, jak to wygląda. Ciężko będzie przez ten tłum się przebić, ale wcale mi to nie przeszkadza. Jedziemy z Warszawy, potem przez Łódź do Wrocławia, potem Katowice, potem Wisła i tak dalej, i tak dalej. Są tłumy, jest mocno, a ja w tym roku Dodge'em Ram'em i to singlem podwyższonym. Ten samochód wygląda monstrualnie, ale za chwilę, jak wyjdę z auta, jak zameldujemy się z moją dziewczyną w hotelu, to wszystko wam opowiem. Na razie próbuję się przedrzeć przez ten tłum, setki ludzi po prostu nagrywa. Zbijamy potem piony i na spokojnie pokażę wam, co tutaj się dzieje. Ale zaczyna być mocno, grubo. W międzyczasie zobaczcie pierwszy raz. Siema wszystkim. Widzę Huracana STO na żywo. Co za potwór, jeszcze w takiej konfiguracji. Jeszcze trochę przygazówki, bo ludzie to kochają. No i spróbujemy gdzieś tam zaparkować. Wychodzimy, bo potem zapomnimy. A tu nie ma czasu, to jest pozytywne, jest tu się tak dużo rzeczy dzieje, że aż mi tchu zabrakło. Zapraszam. Dodge Ram 2500 Heavy Duty. To jest jego chyba oficjalna nazwa. V8 ma o pojemności 5,7 litra, 420 koni. Nie, czekajcie, tam jest 6,4 chyba. Tu jest 6,4 litra wolnossące. Jeszcze więcej, jeszcze większa pojemność. Już się sam gubię w tych autach. Wcześniej było 5,7. Co najważniejsze, nie jadę sam. Ze mną jedzie oczywiście dziewczyna, o której wcześniej wspomniałem, ale jest jeszcze druga dziewczyna na desce rozdzielczej, która gra na mandolince. Poza tym są jeszcze goście specjalni, czyli takie kaczuszki. Żywych zwierząt się nie licytuje, bo chętnie wystawiłbym na licytację, ale chyba zostaną u mnie do końca życia. To jest taki słynny żart, kiedy zamówisz papugę z Oliksa. To w zasadzie tyle, ale przejdziemy jeszcze, chodź, staniemy tutaj po drugiej stronie ulicy, żeby przejść. Jakbyś mogła na chwilkę tu stanąć, pokażemy, jak wielkie to jest auto. To jest tłum ludzi, a to jest auto, a tutaj Renault Clio. Więc tak to wygląda. Przepraszamy bardzo, wracamy. Będzie grubo. No grubo będzie, a to jest Positive Ways. Teraz bardzo wam dziękuję, lecimy na dalej. Nie, to... Do 3,5 metra tylko. Rolls Royce Cullinan, siemano. Eurusema w cabrio. Miejsce mam takie, powiem wam, adekwatne do tego samochodu, bo stanąłem, akurat GTR kolejny podjeżdża, tam jest widzę pięknie. Stanąłem w takim miejscu, myślę, że nikt się nie obrazi. Siema. Musicie troszeczkę przepuścić, żebym pokazał autko, bo chciałem na chwilę tylko pokazać, w jakim miejscu stoję. To jest mój przywilej, taki, że generalnie przy tego typu autach można troszeczkę więcej, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Easy. Z miejsca też zrobił. Gratulacje! Tak. Wiesz, której Bugatti będzie? Myślę, że niedługo. Poznajcie przyjaciela Krzycha. Krzaku. A tu jest DJ właśnie. Pięknie brzmiący wydech V12, wolno ssącej. Ty, co ty tu robisz? Siema. Zmieniłeś fury? No nie jestem w siebie. Czemu nie? Siemaneczko. Ej, ja to się... Na 3-4 krzyczymy Positive Ways! Positive Ways! O kurde! To, co teraz zobaczyliście, to jest coś niezapomnianego. Aventador SVJ 770 koni, Positive Ways, Polska dla Hospicjum. W tym roku również dla Hospicjum. Pokażę wam MW Krzycha. Competizione w nowym kolorze. Bardzo fajnie wygląda. Zajebiście, że dołożył sobie karbonowe lusterka. Forced Carbon tak zwany. Bardzo fajnie to wygląda. Kolejny Huracan, kolejny Huracan. Positive Ways. Jeden z organizatorów Positive Ways. Witam. Cześć, siemaneczko. Dwa słowa chciałem powiedzieć, ale samochód mówi za ciebie dzisiaj. Z Wojtkiem się jeszcze spotkamy, a tymczasem idę na tył tego samochodu nagrać, zatkać uszy i nagrać dźwięk wydechu, żebyście jeszcze raz mogli sobie posłuchać. Cudownie. A tymczasem idziemy w stronę Rama, bo widzę, że tam kolejka czeka. Myślę, że mogą czekać na zdjęcia, więc porobimy sobie zdjęcia i cześć, siemaneczko. Tak, oczywiście. Przy okazji,
przerwie odrobienia, żeby zdjęć. Znowu podjechali. Tą samą piosenkę katują. David z tym, z Johnem. A ten samochód powinniście kojarzyć. Wygląda zupełnie inaczej. To jest Huberta Auto. Było pomarańczowe. Zostało mocno, drastycznie wręcz zmienione. Tym samochodem nagrywałem Uber po Warszawie w listopadzie. A tu jest Kasperek, tu jest Hubert, Szymoneczko. Fajny spoiler wyciął, bardzo ciekawa okleina. Folia tego koloru to jest dosłownie odzwierciedlenie tego, co w palecie Lambo można sobie dobrać, więc ma, bardzo mocno jest to przemyślane. Te auto już możecie kojarzyć z mojego programu, w grudniu występowały. No i robią wrażenie. Tamten odcinek był taki gruby, że już go nie zobaczycie. Ale więcej wam nie mogę powiedzieć. Przy okazji jeszcze się spotkaliśmy, żeby kilka zapachów rozdać, więc proszę bardzo, to są zapachy samochodowe. Jeżeli w następnych dniach daily vlogów będziecie widzieli mnie, no to będę starał się po kilkanaście, po kilkadziesiąt zapachów rozdawać. Pojedynczo, żeby dla każdego w miarę starczyło. Co ty gadasz na legitymacji? Mam ci się podpisać? Pewnie, że trzymaj tak. Sztywno. O Jezu, jakie krzywe! Na bucie chciałbym. Co ty gadasz? Co za hit? Opa! O proszę bardzo, ekspresowe oklejanie samochodu by Mike. Tak to się dzieje. Dwóch twórców się spotkało. Przestań, daj spokój. Jeszcze raz się przywitam. Siemaneczko. To jest Mike, z którym nagrywałem materiał we Wrocławiu. I Speedy, poznaliście Speedy'ego rok temu na Positive. No i na Royal Tripie w tym roku też ogrywaliśmy jego R8. Zatrzasnąć kluczyki do Ferrarki? Nie do Ferrarki. Aha. Nie no, to muszę nagrać, to jest wyjątek. Hellcat. Pozdrawiamy pana z Hellcata. Nie jest na Positive, ale dla takich aut robi się wyjątek. Mamy pierwsze palenie gumy! Ja się kieruję tam w stronę Obajtka. Ta znajomość do biega końca w pasie. Przyjechał Chiron Sport, ten, którym jeździłem w Monako. Ledwo jedzie, jeszcze jakiś ram. Przejazd mu zostawił, no ale uda się, uda. Dał radę. No i doczekaliśmy się, już przebrany. To, co widzieliście z góry, teraz możecie zauważyć. Warszawa stała się, browary warszawskie stały się takim drugim Monte Carlo. Jest, no, zrobił wrażenie. Witamy teraz już z Izą. Witamy, kochani. Tym razem wyciągnęliśmy kluczyki do Buga, który stoi za nami. No i sami wiecie, co może się za chwilę dziać. Nie, bo ja piję szampana, nic się nie będzie działo. No nie będziemy jeździć, ale możemy go odpalić. Miód na moje uszy. 8-litrowe W16. To jest coś, co jest nie do podrobienia. Chyba dobrze się czujesz w tym samochodzie. Pasuje ci to auto. Będzie grubiej niż rok temu na Positive? Nie wiadomo. Zajrzę się. Na 100%. Ciężko powiedzieć. Z roku na rok fame rośnie. Jest coraz lepiej. No. Wystarczy zobaczyć, kto jest w środku i ile osób jest w środku. 100 samochodów i 4, co najmniej chyba 4 helikoptery, śmigłowce. 3 razy podgazowaliśmy i zobaczcie, jakie tłumy. To jest cała magia Bugatti Chiron. Bugatti Chiron Sport. Marcin Ciucci, bohater grudniowego materiału i... Nic więcej nie mam do powiedzenia. Jakby to auto robi robotę samo za siebie. Bardzo fajna bomba. W manualu 725 koni. Ja wam nic nie będę zdradzał, ale jeszcze po programie High Five wiele się można spodziewać i z tym was zostawię. Kurde, zazdroszczę ci zakupu. Jestem mile zaskoczony w ogóle, bo spodziewałem się, wiesz, że amerykański samochód będzie chujnia, a ten się naprawdę prowadzi. O Jezu. O Jezu, słabo. Coś niesamowitego. A tutaj mamy RS6 w pakiecie Mansory. W zasadzie chyba full carbon, oprócz tych elementów, nie będę dotykał. Patrzcie, cała maska karbonowa. Cały front karbonowy. Licytacje! Właśnie się zaczęły i właśnie przyszedłem w porę chyba, bo Michael wygrał jakąś licytację. Właśnie jesteśmy w trakcie. Nie wierzę, że był Lewandowski. Nie wierzę, że to przegapiłem. Nie przegapiłeś tego. Dobry jest było. Jeszcze? Nie, już go nie ma. Teraz ja to rozegrałem odpowiednio. Krzychu licytuję, dychę za... 20, jest od razu. 20 000 złotych po raz. Tak jest. Dosłownie, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że tu nie ma procentu minimalnego. 20, 25, dziękuję panu. Krzychu licytuję, dychę. Nie, bo jest awansowanie na mundial od razu poszło do góry. 30 000 po raz pierwszy. 20 000 po raz
22. Kamil wylicytował za 4 dyszki zajebistą figurkę Pagani, chyba z podpisem Horacio Paganiego, więc zajebiście. Taki rabat tylko na pozytywie. No i słuchaj, nikt by tego lepiej nie wymyślił. 1 029 000 zł. Jest strasznie grubo! Rok temu przez 5 dni zrobiliśmy 1 150 000. Teraz pierwszej nocy! W tym roku przebijamy wszystko, nie? Będzie 1 500 000, 1,5 pani będzie! Będzie dużo więcej! Jutro będą licytacje, pojutrze będą licytacje! Ja dalej mam swój budżet na licytację, tak? Ja też mam niewielki, ale jest! Ja jest. Bawimy się i lecimy dalej się bawić i widzimy się już jutro, muzyka gaśnie, światła gasną, ja się z wami żegnam, pamiętajcie, że to jest seria daily vlogów kontrowersyjnych związanych z Positive Place i z tą zabawą zostawiam wam do jutra, trzymajcie się, subskrybujcie.